Witam Was po raz drugi. Dzisiaj widzieliśmy się o 13 na spotkaniu Kościoła. Dzisiaj mamy dłuższe spotkanie nad Biblią, bo po czytaniu Biblii i rozważeniu tekstu będziemy też razem śpiewać. Także ci z Was, którzy znają nasze piosenki, już mogą wybierać sobie i tu na czacie też podawać, którą chcielibyście, żebyśmy razem zaśpiewali. Zwykle na początek jakieś głosy od Was, jeśli się pojawią na czacie, czytamy. Także proszę bardzo, jeśli ktoś chce na początek ku zachęcie pozostałych powiedzieć, to jest teraz okazja. Nie ma głosów. Może ktoś z Zooma w takim razie? Albo z tu obecnych. Ja mogę dać zachętę odnośnie pogotowia rodzinnego. Właśnie chciałam podziękować Kindze za udział i Kinga właśnie mówi, że to jest bardzo fajne uczucie. Nigdy tego nie doświadczyła, że Bóg daje siłę, ochotę, odwagę. Także też dzięki Kinga za udział. Zapraszamy do obejrzenia później tego programu. Jaki tytuł? Jak nie wpaść w depresję w czasie koronawirusa. Jak nie wpaść w depresję w czasie koronawirusa? Rzeczywiście bycie szczególnie w czterech ścianach samemu, praca zdalna, no prawie że zakupy zdalne, można mieć zapasy i tak dalej, no ale nie można mieć zapasu na relacje z ludźmi. Nie można nazbierać tego jakiegoś zbiornika, czy do lodówki, czy gdzieś. Po prostu człowiek został tak stworzony, że potrzebuje wspólnoty z ludźmi cały czas. Może wytrzymać dzień, dwa, tydzień, ale później staje się to już naprawdę bardzo trudne do zniesienia. Dzięki Bogu możemy ze sobą codziennie rozmawiać, spotykać się, wymieniać myśli, no ale też to nie wszystko. Stąd polecam jeszcze raz, ten program jest na naszym kanale z godziny 17. Można sobie go wieczorem dzisiaj odtworzyć. Wiem, że było bardzo osobiście, z czego się cieszę i zachęcam tych z Was, którzy mają jakieś gorsze nastroje, czy już dłuższy czas jesteście w gorszych nastrojach, żebyście sięgnęli do tego programu. Może z tego się coś więcej urodzi. Nasze tutaj siły fachowe myślą o jakimś poradnictwie, o jakichś takich programach jeszcze bardziej specjalistycznych, Biblia, a psychologia, także kto z Was ma ciągoty w tą stronę, zachęcam w tę stronę, żeby obejrzeć ten program, a potem zgłosić się na kontakt@megakościół.pl. Może będziecie współtworzyć jakieś rozwinięcie tego programu. Czy jeszcze mamy jakiś głos zachęty? Pytanie jest, czy pastor zamierza zrobić jakiś cykl odnośnie Księgi Objawienia? Oczywiście, tak najprościej, tylko wszystko w swoim czasie. Zaczęliśmy od takiego najbardziej radosnego listu, teraz analizujemy list, który myślę, że dotyka tematu najważniejszego w religijności Polaków. Nie? Czy do zbawienia trzeba chodzić do kościoła, trzeba uczestniczyć w sakramentach, trzeba się starać pełnić dobre uczynki, a potem trzeba mieć tam syna, wuja czy kogoś, kto nas wykupi z niewoli czyśćcowej, czy też jest całkowicie inaczej i Jezus już wszystko za nas zrobił na krzyżu Golgoty, a teraz zmartwychwstał, chce wejść do naszego życia i dać nam przebaczenie wszystkich grzechów. To jest pytanie, któremu poświęcony jest list do kościołów w Galacji. Także na Księgę Objawienia przyjdzie czas na takie studium szczegółowe. Wiele elementów dotyczących zdarzeń tych eschatologicznych, czyli związanych z końcem tego czasu, w którym żyjemy, poruszamy na kazaniach. Także kto chce więcej, może sobie przestudiować listę kazań i znajdzie tam wiele poświęconych temu tematowi. Myślę, że już pora na modlitwę i przejście do naszego tekstu. Pomodlę się, pozwólcie. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że Ty znasz
naszą wytrzymałość. Ty zawsze jesteś dobrym ojcem, dobrym naszym tatusiem i nie pozwolisz, byśmy przechodzili jakieś próby, z których nie dajesz jednocześnie wyjścia. Dziękujemy Ci, że w każdej sytuacji, niezależnie gdzie jesteśmy, czy w jakiejś ciężkiej sytuacji w pracy, czy sytuacji finansowej, czy też właśnie na kwarantannie, Ty każdemu z nas oferujesz pomoc, każdemu z nas pomożesz i każdego z nas wyprowadzisz z niebezpieczeństwa, ponieważ Ty powiedziałeś, że do Ciebie należymy i Ty nigdy nas nie opuścisz. Dziękujemy Ci, że możemy ufać Twoim obietnicom przekazanym nam w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci za ten czas dziś, że możemy rozważać akurat list do Galacjan. Prosimy Cię, żeby było to dla nas wspaniałym przeżyciem, żeby przypomniało nam o tym, jakie są powinności nasze względem Ciebie i względem siebie nawzajem. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Paweł zakończył tak trochę, można powiedzieć, smutnie. Werset 11. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Kiedy widzi, jak jego podopieczni, jego wychowankowie, nie wiem jak ich nazwać, no głosiłem im Ewangelię, prowadził ich przez ten pierwszy etap życia chrześcijańskiego, potem wyjechał i w to miejsce przyszli fałszywi nauczyciele i ci chrześcijanie, że tak powiem, jak cielęta, poszli za tymi oszustami. Stąd tłumaczy im na różne sposoby to, w jakiej sytuacji się teraz znaleźli, słuchając tych fałszywych nauczycieli. I jedną z takich myśli właśnie takich smutnych, bo widzieliśmy w trzecim rozdziale, no to tak idzie im po ambicji, mówi o nierozumni, czyli głupi Galacjanie, któż was omamił i tak dalej, daje im różne przykłady. Teraz przechodzi do takiego tonu osobistego i mówi, boję się tu, czy nie jakoś płocho utrudziłem się, płocho, czyli rozumiemy też, może coś źle zrobiłem, dlaczego wy dzisiaj idziecie za głupotą, nie? Dzisiaj przeczytamy od wersetu 12 do 18. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie. Ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się tedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Tu przerwiemy, bo od 19 wersetu pojawia się nowy wątek. Zostawmy to sobie na jutro. No, spora część tego fragmentu to jest opis dobrych relacji. Nie? 12 werset, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki jak wy, w niczym mnie nie skrzywdziliście. To jest ten pierwszy werset, od którego zaczyna. Mówi, no mieliśmy tak dobre relacje. Mieliśmy wspólnotę ze sobą nawzajem. Gdy przyszedłem do was, mówi, z powodu choroby ciała, czyli miał... Zobaczcie, apostoł, chrześcijanin, a ciężko chorował. To ciężko w ten sposób, że to było widać, nie? Bo mówi, że nie zdziwiłbym się, jakbyście mnie przegonili i jeszcze tam, mówi, chyba nawet napluli, nie?
że no, część ludzi mogłaby tak zareagować na jego chorobę, że musiała być jakaś ohydna, nie? Że nie wiem, czy miał jakieś wrzody ropiejące, niektórzy tu doszukują się jakieś choroby oczu, ale to niekonieczne, bo ten idiom, że byliście gotowi oczy sobie wyłupić, żeby mi je dać, oznacza ich poświęcenie i gorliwość, także niekoniecznie trzeba, no ale na pewno wiemy, że ta jego choroba miała jakiś zewnętrzny, nieprzyjemny wygląd, fetor lub jeszcze coś gorszego, nie? I on by się w ogóle nie zdziwił, gdyby go nie przyjęli. Ale mówi, wtedy, kiedy śmierdziałem, czy byłem zaropiały, to wtedy przyjęliście mnie jak samego Jezusa Chrystusa. A teraz, kiedy do was mówię, po jakimś czasie odrzucacie to, co mówię? Dlaczego? Co się stało, że wcześniej byliście gotowi życie dla mnie prawie że poświęcić, a teraz nie chcecie posłuchać tego, co wam mówię? I tutaj to takie bardzo dojmujące zdanie. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Werset 16. On jest takim, można powiedzieć, tym emocjonalnym punktem kulminacyjnym. Tak jak wtedy był ten 11, że boję się, że no, coś mi nie wyszło z wami. Tak teraz mówi. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? I pokazuje, tak, macie teraz gorliwych nauczycieli, nowych pastorów. Oni bardzo się troszczą o was. Tylko jest pewien feler. Westchnął Seller. Zabiegają o was nie z czystych motywacji. Chcą was odłączyć. I tu nie precyzuje, czy odłączyć od Chrystusa, czy odłączyć od apostoła Pawła. Będziemy, mam nadzieję, to jeszcze zgłębiać dalej. Myślę, że znajdziemy odpowiedź. Na razie zawieśmy, od czego chcą ich odłączyć. Na pewno chcą im zrobić coś złego, po to, żeby sobie zrobić coś dobrego. Chcą was odłączyć po to, żebyście o nich zabiegali. Dlatego tak słodko pierdzą, dlatego wam kadzą, dlatego tak otaczają was miłością. Ponieważ jest to element ich gry i manipulacji. I później do nich się zwraca. Oczywiście dobra jest, dobrą rzeczą jest zabiegać gorliwie czy troszczyć się, ale o co? Nie o swoje sprawy, tak jak robią ci fałszywi pastorzy czy nauczyciele, ale zawsze o dobre sprawy. I mówi do nich, powinniście troszczyć się o dobre sprawy, czy ja jestem z wami i jak gdyby patrzę i mogę wam pochwały udzielić, czy też nie widzę, bo dobro jest wartością. To wy, służąc Bogu, służycie dobru. Dlatego niezależnie, czy ja to widzę i wam udzielę pochwały, czy nie widzę, powinniście się troszczyć o dobro sprawy. No, tu w domyśle jest też, że powinni umieć rozróżnić, czy ktoś troszczy się o nich z miłości do Jezusa Chrystusa, czy też ma jakieś ukryte cele, albo chce podminować pracę apostoła Pawła, albo chce ich odciągnąć od Jezusa Chrystusa. A może być dwa w jednym. I to sugeruje apostoł Paweł. Jaki dla nas wniosek z tego tekstu? No, pierwsze to jest opis funkcjonowania miłości chrześcijańskiej. Że powinniśmy być gotowi poświęcać się dla siebie nawzajem. I to poświęcenie musi mieć realny wymiar, to znaczy ono musi być pomimo. Nie? On pokazuje nie sytuację, kiedy rodzina się zjechała na weselu, wszyscy się wypachnili, prezenty, dobre otoczenie, miłe i tak dalej. Wtedy zwykle no, to normalne, że wszyscy się w miarę dobrze zachowują. Tu, zobaczcie, sytuacja jest, że jedni drugich potrzebują, nie? Że coś się komuś stało i teraz reszta ma mu pomóc. Nie? Także to tu jest taki dla nas wzór miłości braterskiej, miłości w Kościele.
Dalej, drugi taki obraz miłości, zobaczcie, to szczególnie doświadczamy tego, przyjrzyjcie sobie, jak chcecie, komentarze pod naszymi dwoma programami o księdzu Szustaku, nie? Mówią, że my uprawiamy mowę nienawiści, nienawidzimy go i tak dalej. Ja no raczej staram się kontrolować to, co mówię i staram się mówić prawdę. Niektórych ostro opieprzę, ale jak na to zasłużą. A zobaczcie, sporą część tych komentarzy, tych właśnie, to jest owoc tego księdza Szustaka, to jest jeden chlew, to jest jeden rynsztok. To i tak, co takie, wiecie, bardziej no, obelżywe, no tośmy wyrzucili. Chociaż i tak tam jest chyba z 600 tych komentarzy, nie? To pokazuje wam, że myślę, że z 10% takich już najgorszego rynsztoku tośmy spuścili w kanał, nie? Żeby to nie śmieciło, że tak powiem, dyskusji chrześcijańskiej. Ale zobaczcie, jak ci ludzie, którzy mówią, że są pełni miłości do wszystkich, za wyjątkiem do tych, którzy ich krytykują. A to właśnie do tych powinni mieć najwięcej miłości, nie? Wracając do naszego tekstu, zobaczcie. To się może stać nawet wśród chrześcijan. Ja nie mówię o poganach zaślepionych jakimś tam księdzem i jego słodkim pierdzeniem, ale mówię o chrześcijanach. Apostoł Paweł im głosił Ewangelię. Apostoł Paweł był tym, który ich budował w wierze, czyli ich niańczył, można powiedzieć. Do późnej nocy siedział, gdzieś tam odpowiadał na ich niekończące się pytania i tak dalej, i tak dalej. Niańczyłem was, mówi. Ja odszedłem. Przyszli ci, którzy chcą, żebyście o nich zabiegali i wy daliście się zwieść ich słodkiej, fałszywej mowie, a mnie teraz odrzucacie, dlatego że wam prawdę mówię? To jest potężna wymówka, znaczy, jak ktoś mówi, pretensja. Warto, żebyśmy przeanalizowali swoje relacje z innymi chrześcijanami. Czy czasem nie skrzywdziliśmy kogoś, kto nam powiedział prawdę? Kto nas napomniał? Kto pokazał nam głupotę, której ulegliśmy? A my tylko dlatego, że no jak to, kto mi będzie tutaj pouczał mnie? Ja przecież mądry jestem i tak dalej. Odrzuciliśmy to i poszliśmy gdzieś w jakiś kanał. Apostoł Paweł właśnie do takich chrześcijan się zwraca. Mówi, czy stałem się nieprzyjacielem twoim dlatego, że ci prawdę mówię? Jeśli czegoś takiego się dopuściłeś, zrobiłeś coś takiego, no to warto się nawrócić. Nie ma sensu trwać w głupocie. Naprawdę, lepiej przyznać, nawet późno, po czasie, niż wcale. Nie? Jest takie powiedzenie. Także zachęcam tych chrześcijan, którzy w jakiś sposób porzucili prawdę o Bogu, porzucili tych, którzy im mówili prawdę, wskazując na ich grzech, na wasz grzech, żebyście się nawrócili, pojednali z tymi, którzy wam mówili prawdę, no i wrócili na ścieżkę prawdy. Bo chrześcijanin jest wezwany do tego, żeby żyć prawdą. Miłość to nie jest poklepywanie po plecach grzesznika. O, nie przejmuj się, może kiedyś się poprawisz i coś takiego. Nie, miłość to jest, słuchaj, ogarnij się. To, co robisz dziś, jest wstydem dla Jezusa Chrystusa. Nie? Czy coś podobnego. Dzisiaj w tym świecie takiego, takiej słodkiej, tej pluszowej miłości często właśnie, i dlatego podałem ten przykład księdza Szustaka, bo tamci ludzie to mówią, ale przecież on wszystkich kocha. Jeśli on wszystkich kocha, to znaczy głaska po głowie i muzułmanina, i ateistę, mówił, staraj się być tylko dobrym człowiekiem i na pewno będziesz zbawiony. To czy on ich kocha? Z punktu widzenia oczywiście chrześcijaństwa. Bo z punktu widzenia może humanizmu, no to może on ich kocha, nie? Takie hasło miłości humanistycznej to brzmi gołodupki, hop, do kubki, nie? A chrześcijaństwo mówi jasno, jest wąska droga, niewielu ją znajduje. Jest szeroka droga i wielu nią podąża i idzie na zatracenie, idzie do piekła.
Ja tyle mam. Jutro, jak Bóg da, przejdziemy do tego zawołania, czy takiego opisu. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Ale to jutro. Czy ktoś chciałby coś dodać, jakieś swoje przemyślenie, może kogoś poruszyło to, co widzi, jeśli chodzi o relacje, jakie powinny panować między chrześcijanami? Czy miłość, która związana jest z poświęceniem dla siebie nawzajem, i miłość, która związana jest z mówieniem prawdy? Nie ma miłości bez poświęcenia, nie ma miłości bez prawdy. Mamy jakieś głosy? Krzysztof Wiśniewski. Wszystko pięknie, ale co ze strefą komfortu? Szóstak daje, a pastor nie. Zależy, jak rozumiemy komfort. Bo komfort to ja rozumiem pokój z Bogiem. Nie? Pokój z Bogiem, czyli... I to czytając list do Filipian, pamiętacie, możemy tam się na chwilę przenieść, żeby nie być gołosłownym albo nie zmyślać. To jest 4 rozdział, ten sam, mniej więcej podobne miejsce. Od 6 wersetu, no mógłbym wcześniej, ale... Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Czyli pierwsza rzecz, jak osiągnąć pokój z Bogiem. Dalej jest mowa o myśleniu i o działaniu. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Czyli nie o słodkich pierdach. Nie o tym, co ładnie brzmi. No, jakby fajnie było, jakby cała ludzkość wyzbyła się wojen religijnych i wszyscy ludzie tak wzięli się pod rękę i zrobili taki łańcuch, który by opasał matkę geje, nie? No, to tam niektórzy by się bardzo cieszyli, no, ale my nie z tych. Także można i tak. Myślicie, że ja bym tak nie umiał, bym się tam poduczył trochę, to mógłbym spokojnie za 3 takich szóstaków robić. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I 9 werset dotyczy czynienia. Czyńcie to, czegoście się nauczyli. Chrześcijaństwo nie jest stanem naturalnym. Chrześcijaństwo w pierwszej fazie wymaga wyrwania. Bóg Ojciec, list do Kolosan, 1 rozdział, wyrywa z ciemności i przenosi do Królestwa Jezusa, czyli ogromnej mocy, żeby wyrwać człowieka z grzechu i nawrócić, żeby on stał się nowym stworzeniem. A potem potrzeba naprawdę dużo pracy, żeby ten człowiek wzrósł. Dlatego mówię, czyńcie to, czegoście się nauczyli, co przejęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie. To był bardzo, że tak powiem, trudny proces wzrostu w wierze i tego, ile się on musiał nad nimi natrudzić. A Bóg pokoju będzie z wami, czyli będzie wam błogosławił w tym, co robicie. To ja nazywam strefą komfortu. Pokój z Bogiem i realizacja Jego woli. Wtedy Bóg jest z nami. Ja nie znam innego komfortu. Czy mamy jeszcze jakiś głos? Powoli przygotowujcie się już do śpiewania. Konrad Trendota. Zauważyłem, że jeśli trzymamy się Jezusa i Jego słowa odnośnie do miłości i karcenia, to człowiek jest uważany za fanatyka. O, tak. Ludzie wolą słodkie pierdzenie, aniżeli prawdę. Dokładnie tak, tak. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Kiedyś tak nie było. Kiedyś świat był bardziej taki związany z zasadami, nie? Nawet jest określenie takiego człowieka, zasadniczy człowiek. Kiedyś zasadniczy to był prawie, że komplement. A dzisiaj zasadniczy to jest złak. Jak to? To są jakieś obiektywne zasady, których się mamy trzymać? To nie jest tak, że zasady zależą od kontekstu albo od samopoczucia? A może z... Jak to? To nie większość ustala zasady? Nie. To Bóg ustala zasady. Także rzeczywiście żyjemy w świecie, który dla ludzi bożych jest coraz trudniejszy do życia.
Dlatego jakbyście zobaczyli sobie jedne z ostatnich wersetów Biblii, no to one, tam Kościół szczerze woła. Przyjdź, Panie Jezu. To jest ostatnie słowa Kościoła, jakie mamy w Księdze Objawienia. Przyjdź i zabierz nas, bo już ten świat, no, nam naprawdę obrzydł. Mamy nawet taką piosenkę, świat nie jest domem mym, ale to nie mówię, żeby teraz śpiewać zaraz. Czy ktoś jeszcze chciałby skomentować na naszym komunikatorze? Tu już rozumiem, nie ma głosów. Ktoś chciałby się pomodlić na koniec? Proszę, Iwan. Nie mogę pomodlić się, ale też mam głos. Dobrze, dwa w jednym zrób. Odnośnie tego poświęcenia dla innych, to formą poświęcenia też jest właśnie to zwracanie uwagi i mówienie prawdy, bo człowiek wystawia się jakby na to, że dzieli się czymś, co mu boli i też chce, żeby dobra tego drugiego człowieka, drugiego brata, a czasami jest tak, że ta druga część, tak jak widzimy tutaj, że nie słucha, ale jednak to jakby człowiek nastawia się na takie odrzucenie, nie? I to jest też pewna forma poświęcenia, bo często jest tak, że nie chcemy właśnie wchodzić w te bolesne tematy, bo po co tam, człowiek nie zrozumie, nie będzie wdzięczny, nie? Więc to też jest forma prawdziwa poświęcenia. Miłość bierze na siebie ryzyko to, że zostanie odrzucona. Nie? Że tak jak apostoł Paweł, no przecież on tutaj mówiąc, czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam mówię prawdę, on jest przez nich odrzucany. Oni dzisiaj, te jego dzieci w wierze, oni słuchają jego wrogów i wrogów krzyża Chrystusowego. Nie? A jego odrzucają, kiedy on im mówi prawdę. Mhm. Jeśli nie ma z naszego komunikatora nikogo chętnego, proszę. Witam, ja jeszcze tylko chciałem dodać to, co powiedziałeś, ten humanizm i połodówki do kubki i księdza Szóstaka. No to sam Paweł mówi, nie wstrzygajmy się jedno jarzmo z niewierzącymi, no bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jaka jest wspólnota Chrystusa z Belialem lub wierzącego z niewiernym. Tu nie ma żadnego pola do kompromisu w tej kwestii. No to już było powiedziane właśnie w drugim liście do Koryntian przecież. Nie może być czegoś takiego, tego humanizmu łączonego wszystkich ludzi. Nie ma czegoś takiego. Ciekawe, że jakaś część, mam nadzieję, że niewielka część protestantów daje się zwodzić tym ekumenicznym pianiom. Nie? Jak na przykład ksiądz Szóstak dobrze mówi o protestantach, to oni myślą, że on jest prawie protestantem, albo że on akceptuje biblijną wizję zbawienia. Nie, jest dokładnie odwrotnie. On tylko w sposób bardzo sprytny podchodzi ich od tyłu, od zakrystii, jak to się mówi. A jego wizja zbawienia jest całkowicie pogańska, nie mająca nic wspólnego z biblijną, czystą Ewangelią, którą apostoł Paweł głosi Galacjanom, a mówi w wersecie 8 i 9, mówi tak, ale choćby nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. I mówiliśmy, że chodzi o to, jest wrogiem Boga. Jak chrześcijanie ewangeliczni mogą nazywać Szóstaka swoim przyjacielem? To oni chyba nie znają tego tekstu Biblii. Czy jeszcze ktoś tam był? Aniu, proszę. Albo może jest gorzej, znają, ale nie traktują poważnie. Proszę. Generalnie to, co ja widzę w rozmowach z najbliższymi, to jest ten problem z prawdą. Nie ma prawdy absolutnej, tylko wszystko jest płynne, wszystko jest, a to tak nie można, nie można tak dosadnie. Także pismo mówi jasno, tak, tak, nie, nie, i tego się trzyma. Czytałem wam nie tak dawno opis tak zwanego sądu ostatecznego z 20 rozdziału Księgi Apokalipsy. I tam sprawa, kiedy jest już na ostrzu noża, to mówi, że jeśli, Bóg mówi, że jeśli czyjeś imię nie było zapisane w Księdze Życia, no to został wtrącony do wiecznej kaźni, mówiąc obrazowo. Czyli nie ma tu elementów przejściowych. Nie ma tak, że jest tak trochę dobry, trochę zły, trochę zbawiony, trochę niezbawiony. Jesteś albo zapisany w Księdze Życia, albo nie.
I to jest najważniejsze pytanie w życiu, które powinienem sobie zadać, ale także bliskim, których kocham. Bo jeśli kogoś kocham, to chcę, żeby był zbawiony i robię wszystko, żeby go do tego przekonać. A nie, żeby było miło na imprezce rodzinnej. Iwan, pomóż się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które po raz kolejny może nas nauczyć, jak być lepszymi sługami dla Ciebie. Daje nam jasne objawienia Twojej woli i każdy, który szczerze szuka, znajduje w nim odpowiedź na wszelki rodzaj pytania lub kwestii, nad którym zastanawia się. Dziękujemy Ci, że Twoje Słowo i Duch Święty nas kierują i pomagają nam być lepszymi sługami dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że mamy tą wspólnotę teraz, mimo tego, że jest ta zaraza i możemy codziennie przebywać razem. Dziękujemy Ci też, Panie, za to, że ta mądrość, która pochodzi od Ciebie, kieruje nasze serce. Prosimy Cię, żeby nadal kierowaliśmy się Tobą, Twoją wolą, żeby nie odrzucaliśmy rady i to, co nam nasze bracia próbują powiedzieć, żeby nie śpieszyliśmy się z wnioskami, ale z cierpliwością słuchali to, co inni, szczególnie starsi, nam mają do powiedzenia. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko, za dzisiejszy wieczór, za to nauczanie Pawła i prosimy Cię, żeby ludzie, którzy jeszcze nie słyszeli Twojego słowa, nie znają Ewangelii, jeszcze nie uwierzyli Jezusowi i nie odwrócili się od swoich grzechów, żeby zrobili to jak najszybciej. Prosimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. No i płynnie przechodzimy do śpiewania. Jest prośba ze Szwecji o 180 osób. O nie, przepraszam, to jest dwóch potężny. Cześć, nasz Pan potężny jest. Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pieśń. Nasz Pan potężny jest. Nazaret nie żartował, by Izrael ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski i z lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrą winni. Mądrość prost, nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron nim miłość. Mądrość prost, nasz Pan potężny jest. Już wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan potężny jest. Osąd i karę wylał nas ogromne zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron i miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron i miłość, mądrość, moc, nasz Pan potężny jest.
157. Gdy święci swój, opuszczą grób, gdy
święci swój opuszczą grób. I my też tam będziemy, gdy święci swój opuszczą grób. Gdy Boga tron, gdy Boga tron, otoczą w krąg, otoczą w krąg, gdy Boga tron, otoczą w krąg. I my też tam będziemy, gdy Boga tron, otoczą w krąg. Gdy księgę swą, gdy księgę swą, otworzy Bóg, otworzy Bóg, gdy księgę swą, otworzy Bóg. I my też tam będziemy, gdy księgę swą, nie bójmy się, Pan zna.
spłoniesz w ogień, płomień nie spali cię. Nie spłoniesz, nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. O święty Bóg, Wybawiciel z nami jest, nie bójmy się. Pan z nami jest, nie bójmy się. Wykupił nas, nie bójmy się. Powiedział moim jesteś już. Nie bójmy się. Pan z nami jest, nie bójmy się. Wykupił nas, nie bójmy się. Powiedział moim jesteś już. Gdy będziesz przez głębokie wody szedł, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz w ogień, płomień nie spali cię. Nie spłoniesz. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. Nie lękaj się. O święty Bóg, Wybawiciel z nami jest, nie bójmy się. 162 to jest... O, wejdźmy do jego bram z dziękczynią. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. U Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem. Radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w Nim, w tym Stworzycielu. Rozraduj się w Nim, światłości Twej. Rozraduj się w Nim, w tym Zbawicielu. Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. Rozraduj się w Nim, w tym Stworzycielu, rozraduj się w Nim, światłości Twej, rozraduj się w Nim, w tym Zbawicielu, rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem. U Jego tronu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem. Radosną Bogu śpiewajmy pieśń. Rozraduj się w Nim, w tym Stworzycielu, rozraduj się w Nim, światłości Twej, rozraduj się w Nim, w tym Zbawicielu, rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. Rozraduj się w Nim, w tym Stworzycielu, rozraduj się w Nim, światłości Twej, rozraduj się w Nim, w tym Zbawicielu, rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej. Niech Święty Duch nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa, gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą. Niewyczerpane są łaski Twe, Panie, na wieki będzie Twa miłość Twa. Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa, wielka jest, Panie, wielka.
schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Niewyczerpane są łaski Twe, Panie, na wieki będzie Twa miłość twarz. Zawsze świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa. Wielka jest wierność Twa. Razem z braćmi. Razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona. Jak olej na brodę Aarona. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu. Jak rosa na górach Syjonu. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. W świetle Pana. W świetle Pana maszeruję dziś. 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 W świetle Pana, w świetle Pana. Świetle Pana, o, świetle Pana maszeruję dziś. Mocy Bożej stale pragnę żyć. 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 Mocy Bożej, mocy Bożej. O, mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, mocy Bożej. O, mocy Bożej stale pragnę żyć. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana, świetle Pana. O, świetle Pana maszeruję dziś. Świetle Pana, świetle Pana. O, świetle Pana maszeruję dziś. Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej stale.
Mamy jeszcze propozycję, czy już koniec? Jeszcze jest. 54. To już tak, może powoli zmierzamy. Okay. Jeszcze. 54. Tak, 54. Znowu uśmiechnij się. Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech. Wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny. Chciałbyś zrzucić sam, złości się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, bo z tobą jest na zawsze i kocha cię. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Masz 17. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, królu mój. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, królu mój. Wywyższamy cię. Wywyższamy cię, alleluja, wywyższamy cię, Boże nasz. Wywyższamy cię, alleluja, wywyższamy cię, alleluja, wywyższamy cię, Boże nasz. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, królu mój. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, królu mój.
chyba 11. Tak, 91 stycznia. Numer 91. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. To jest ostatnia, czy jeszcze? Jeszcze. 34, tak? 34. 34 i? Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, to na koniec. Masz 34? Swoją wielką dać, czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego, miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej, Bóg chce twoim życiem, życią chce miłość swoją wielką dać, czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością będziesz miłował Boga całym sercem swoim, a bliźniego swego tak jak siebie samego, miłuj Boga całym sercem swym, ze wszystkich sił i z głębi duszy swojej, Bóg chce twoim życiem, życią chce miłość swoją wielką dać, czyż trudno wziąć, pamiętaj, Bóg miłością jest. Potrzebujemy siebie razem, braci, siostro, ręka w rękę z nami iść. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy
nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, bracie, siostro, ręka w rękę z nami. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem mamy wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, bracie, siostro, ręka w rękę z nami. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem mamy wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem, bracie, siostro, ręka w rękę z nami. Pośpiewali jeszcze na koniec dzisiejszego dnia. Jeśli widzicie, że to, co macie, czyli taki kontakt tylko przez oglądanie naszych programów, to jeszcze wam za mało. Oczywiście tak byśmy chcieli, nie? Także my się tego nie boimy, ani nie jakoś bronimy przed tym. Piszcie do nas kontakt @megakościół bez polskich znaków, megakościół.pl. Chcielibyśmy, jeśli możemy wam pomóc, to możemy z wami dyskutować, tłumaczyć, dzielić się swoim świadectwem, jak my przyszliśmy do Jezusa Chrystusa. Jeśli już nawróciliście się do Niego, bardzo byśmy chcieli pomóc wam stawiać pierwsze kroki w wierze, być dla was przykładem, być dla was braćmi i siostrami, czyli dać wam doświadczyć też wspólnoty, jaką Jezus zamierzył dla każdego swojego dziecka w Kościele. Także piszcie do nas, a dzisiaj, no już nie powiem musimy, ale się pożegnamy. Do zobaczenia.